Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. Sceneria, jak widzicie, jestem w samochodzie. Chciałbym z Wami chwilę porozmawiać. Postanowiłem nagrać vlog o tematyce swobodnej, sportowej. Co mnie do niego skłoniło? Dzisiejsza informacja, moi drodzy, na temat majątku koszykarza, oczywiście Wam bardzo dobrze znanego, Michaela Jordana. Także czekajcie, poprawię troszeczkę poziom. Także majątek oceniony na 1,7 miliarda dolarów. Że Michael Jordan jest naprawdę bogatym człowiekiem. Pozwolicie, że będę zerkał na jezdnię jednak. Oczywiście do Was również. Również obejrzałem kilka dni temu mecz NBA, bodajże zespoły dwa konfrontowały się, Brooklyn Nets oraz Milwaukee Bucks. No i tak oglądałem ten mecz i co mi pierwsze rzuciło się w oczy, to puste trybuny, moi drodzy, puste trybuny, oczywiście nie te pierwsze rzędy, gdzieś tam głębiej, jak kamera skierowana została, powiedzmy, w jakieś takie średnie, górne partie widowni, puste trybuny. No i tak w sumie oglądałem ten mecz, no i tak naprawdę 10 gości biegało w tą i z powrotem, nie ma obrony, nie było obrony, moi drodzy, brak obrony był aż nadto widoczny. Ja nie mówię tutaj teraz o, powiedzmy, umiejętnościach tych graczy, bo one są naprawdę wybitne, ale generalnie chodzi mi o to, w jaki sposób drużyny bronią, bez kontaktu cielesnego, bez jakiejś agresji. Chciałbym tutaj oczywiście nawiązać do dawnych czasów, lat 90., gdzie naprawdę na boisku było krew, pot i łzy. Tak naprawdę oglądałem ten mecz i żaden z zawodników niczym się nie wyróżniał, niczym, powiedzmy, nie odstawał od reszty ekipy. Nie byłem w stanie, oglądając ten mecz, znaleźć, powiedzmy, gracza, czy już nie mówiąc dwóch graczy, którzy tak naprawdę będą wybitnymi postaciami w danej drużynie. Do czego zmierzam? W latach 90., pod koniec lat 90., kiedy, powiedzmy, był szczyt kariery Michaela Jordana, pamiętam, jak wstawałem o 2 w nocy czy o 3, żeby oglądać na drugim programie mecze finałowe, na przykład z Utah Jazz, Michael Jordan kontra Karl Malone. Starsi widzowie również pewnie wstawali na te mecze. Ja wtedy miałem prawie 20 lat, także chodziłem jeszcze do szkoły, wstawało się w nocy, mecz się kończył, powiedzmy, od 5 nad ranem i o 7 wstawało się, czy nawet już się nie kładło spać. Umierałem potem na lekcjach, oczywiście w cudzysłowie. Troszeczkę mi się ten telefon trzęsie, mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam to za bardzo. Generalnie można sobie mnie po prostu posłuchać, nie musicie patrzeć na ekran, można sobie puścić i po prostu słuchać. Do czego zmierzam, moi drodzy? W latach 90. pamiętam do tej pory, były drużyny, gdzie można naprawdę było jednego, dwóch, a czasami trzech graczy wyróżnić w danej drużynie. Dla przypomnienia, pierwsze z brzegu przykłady: Charlotte Hornets, Glenn Rice, doskonały trójkowicz, Seattle Supersonics, Sean Kemp, silny skrzydłowy, oraz jego partner rozgrywający, Gary Payton na przykład. Sacramento Kings, Chris Webber, również silny skrzydłowy. Utah Jazz, John Stockton, Karl Malone. Na przykład jeszcze w Seattle Supersonics Detlef Schrempf, niemiecki. On chyba grał na pozycji
niskiego skrzydłowego, bodajże na trójce, i on również był mistrzem w rzutach za 3 punkty. Już nie mówię o Los Angeles Lakers. Ja tak poprawiam ten ekran, wiecie co, bo troszeczkę mi opada tutaj ten stojaczek. Wracając, Los Angeles Lakers, oczywiście znacie Kobe'ego Bryanta oraz Shaka O'Neala. Nowy Jork, Patrick Ewing, John Starks, tak? Patrick Ewing, wielki przyjaciel Michaela Jordana. Dalej, Phoenix Suns, Jason Kidd, wyśmienity rozgrywający, Charles Barkley, tak? To był chyba silny skrzydłowy. Mógłbym tam tak wymieniać jeszcze, jak mi się przypomni jakaś jeszcze inna drużyna, to oczywiście wam powiem. Oczywiście chciałbym tutaj skupić się w tym momencie na Chicago Bulls, na Michaelu Jordanie. Znacie teraz trenera Golden State Warriors, Steve Kerr, który nomen omen grał w drużynie mistrzowskiej z Michaelem Jordanem. Pierwsza piątka, jak wyglądała Chicago Bulls w pamiętnych meczach, moi drodzy, na rozegraniu Ron Harper, jego zmiennikiem właśnie był Steve Kerr. Michael Jordan oczywiście, shooting guard, rzucający obrońca. Niskim skrzydłowym small forward Scottie Pippen, natomiast silnym skrzydłowym był nie kto inny, a Dennis Rodman, moi drodzy. Dennis Rodman dla mnie wybitny gracz. Mamy tutaj jakieś spowolnienie. I oczywiście na centrze najwyższy, drewniany, daremny zawodnik Luke Longley. Moi drodzy, oczywiście trenerem był Phil Jackson. Znacie go na pewno, jak interesujecie się NBA, to na pewno wiecie. Cóż chciałbym wam powiedzieć na temat tej drużyny? Michael Jordan ni mniej, ni więcej sprawił, że z średnich graczy, naprawdę średnich, bo tam tak naprawdę Scottie Pippen dorównywał, można tak powiedzieć, umiejętnościami Michaelowi. Reszta drużyny była naprawdę słaba. Czasami w telewizji stara się ktoś, na przykład jakiś dziennikarz, wysila się na jakieś porównanie dzisiejszych gwiazd, Messiego, załóżmy, stoimy w korku, to troszeczkę na was popatrzę, Messiego albo na przykład Ronaldo do Michaela Jordana, wybitne postacie świata sportu. Nie, moi drodzy, to nawet Ronaldo i Messi nie dorasta do pięt, moim zdaniem oczywiście, Michaelowi Jordanie. Dlaczego? Dlatego, że w dzisiejszych czasach Michael Jordan oraz Leo Messi bądź na przykład Ronaldo, jakąkolwiek byście nie wzięli gwiazdę dzisiejszego sportu, w sportach na przykład drużynowych, to te dwie na przykład gwiazdy otoczone są również wybitnymi graczami. Do czego zmierzam? Do tego, że Ronaldo wstawiony na przykład do Realu Madryt gra wybitnie. To nie ulega żadnych wątpliwości. Ja oczywiście nie staram się w jakiś sposób umniejszyć jego talentu. Nie, nie, nie. To nie o to mi chodzi. Chodzi mi generalnie o to, że Michael Jordan był otoczony średniakami i on sprawił, że drużyna średniaków wzbiła się na wyżyny. On powodował, że dany zawodnik, taki Luke Longley, w innym wymiarze, w innej drużynie byłby nadal słaby. On był słaby w Chicago, tylko że Michael swoją grą powodował,
że taki Luke Longley był graczem wybitnym przy Michaelu. Dennis Rodman, to dosłownie jest, moi drodzy, ja tak poprawiam, żeby po prostu, żebym nie zszedł z kadru. Rozpędziliśmy się troszeczkę po tym korku. Dennis Rodman, moi drodzy, jak zapewne pamiętacie, przed przejściem do Chicago Bulls grał w Portland Trail Blazers oraz w San Antonio Spurs wraz, o, a właśnie, odnośnie San Antonio Spurs, Tim Duncan oraz Glenn Robinson, generał, dwie wieże określane w tamtych czasach nie do przejścia. Moi drodzy, Dennis Rodman, gracz, który był zupełnie nieprzydatny w ataku, jeżeli chodzi o zdobycz punktową, wybitny w obronie, bronił co się dało, lecz w ataku zdarzało mu się oczywiście trafić za 3 punkty, zdarzało mu się trafić z pół dystansu bądź z linii rzutów osobistych, ja już teraz dokładnie nie pamiętam, ale chyba gdzieś koło 7-8 punktów to była jego średnia zdobycz punktowa w meczu. Jednakże on po przejściu do Chicago Bulls w którymś z wywiadów powiedział, że dla Michaela mógłby grać za darmo. On się bardzo zmienił w tej drużynie, przestał. Oczywiście miał swoje jakieś ekscesy, jak spóźnianie się na trening, to było nagminne. Przychodził na przykład na jakieś imprezy w sukni ślubnej. Oczywiście w pamiętnych finałach z Utah Jazz na każdy mecz miał inny kolor fryzury. Możecie sobie to oczywiście pooglądać na YouTube, jak to wyglądało, te pojedynki Dennisa Rodmana oraz Karla Malona. Moi drodzy, tak naprawdę moim zdaniem Michael Jordan sprawiał, że gracze naprawdę przeciętni stawali się gwiazdami. Kto by pomyślał, że taki Luke Longley czy Ron Harper, naprawdę drewniany rozgrywający, czy taki właśnie Dennis Rodman staną się po prostu graczami wybitnymi. Znowu stoimy. Znowu stoimy, znowu korek. Zbliżamy się do takiej zwężki, jest wiadukt remontowany. Przestanie mnie może troszeczkę trząść. Także chciałem się właśnie podzielić z Wami moimi przemyśleniami na temat dzisiejszych gwiazd sportu. Tutaj naprawdę nie ma się co silić na jakieś porównania do dawnych czasów. Kiedyś po prostu gracze oczywiście zarabiali ogromne pieniądze. Ja pamiętam kiedyś takie wyliczenie, kiedy Michael Jordan podpisał umowę z Chicago Bulls. Oczywiście samą umowę taką stricte koszykarską, tu nie mówię o jakichś dodatkach jego z reklam, bodajże chyba 36 czy 7 milionów dolarów wyliczyli mu, że każda jego minuta meczu jest warta bodajże 40 tysięcy dolarów. Tak naprawdę dzięki Michaelowi światowe korporacje, które teraz znacie na co dzień, wybiły się jego powiedzmy, jego wizerunek powodował, że tak naprawdę te firmy na tym zarabiały. Wszyscy chcieli oglądać Michaela. Michael był wszędzie, na billboardach, w reklamach i tak dalej. I jednak podpisał umowę na obuwie czy tam na jakieś napoje. I to wszystko miało znaczący wpływ na rozwój tej firmy, jednej czy drugiej. Także tak naprawdę ja jestem pod ogromnym w dalszym ciągu wrażeniem gry Michaela, mimo że minęło już 20 lat od tych finałów. Ja nadal je pamiętam, nadal pamiętam te nieprzespane noce, bodajże umieranie w szkole na ławce szkolnej, bo to nie dało się fizjologii oszukać, jak człowiek zerwał się, a czasami i nie spało się w ogóle, żeby nie przegapić tego meczu, to się nawet nie zasypiało. Po meczu się również nie zasypiało i tak naprawdę szło się do szkoły, no jak zombie, no po prostu jak zombie. Oczy się zamykały na lekcjach, jak jeszcze lekcja była ciekawa, to
można było posłuchać, a jak lekcja była taka nudna, to człowiek po prostu kładł się na ławce i spanie. Spanie w szkole, na pewno też tego doświadczyliście. Moi drodzy, dziękuję Wam, że pozwoliliście mi się, powiedzmy, w jakiś sposób uzewnętrznić. Wysłuchaliście, co miałem do powiedzenia. Taka sceneria w samochodzie. Jestem w sumie może nawet nie w połowie drogi do pracy. Stoimy w korku. Także jeżeli się ten Wam odcinek spodoba, napiszcie w komentarzu, czy dajcie po prostu łapkę. Będę wiedział, że akurat taki vlog Wam się podoba, taka forma luźna, swobodna, bez żadnego napinania. Także mamy 16 minut. Myślę, że starczy. Ja będę się oczywiście z Wami żegnał. Także pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Cześć!